Okej, przyszedł czas na to, byśmy sobie powiedzieli tak naprawdę jakieś słowa krytyki i zauważone braki, wady, błędy odnośnie Samsunga Galaxy S4. Nie ukrywam, że coś znalazłem. Coś znalazłem, już mówię, Samsungowi należy się krytyka za nadal niespolszczone aplikacje takie jak S-Translator, S-Voice, które mogłyby z powodzeniem być używane w Polsce przez polskich użytkowników. Niestety, ale Samsung dalej traktuje nasz kraj troszeczkę jako kraj tam może nie trzeciego świata, ale jako kraj dodatkowy. Szkoda. Bardzo bym sobie życzył, żeby Samsung za te wszystkie swoje naprawdę dość pożyteczne aplikacje, właśnie jak te S-Voice, S-Translator, czyli chodzi mi oczywiście o tłumacza, jakby je spolszczył i polska wersja na przykład S-Voice'a była dostępna. A dlaczego by nie? Mamy tutaj naprawdę wszystko. No ta kobieta. Tak, ta kobieta chyba przez 3 lata nic nie mówiła, bo jej głos jest dość kiepski, ale powiedzmy, że działa ten syntezator po angielsku. Aczkolwiek chcielibyśmy jednak, żeby polski język tu był. To jest moja prośba do Samsunga, żeby jeżeli chodzi o S-Voice oraz S-Tłumacz, żeby to było wykonane w języku polskim. Mamy tutaj teraz angielski, hiszpański, ale polskiego, rosyjski, mamy nawet włoski, portugalski, japoński, koreański, no jak widać francuski, chiński uproszczony. Super, super. Szkoda, że jednak polskiego nie ma. Mam nadzieję, że Samsung się z tym poprawi i oczywiście do swoich telefonów, nie tylko tych najnowszych, które wyprodukuje za rok, dwa, jeżeli już prowadzi tą usługę, ale także i do na przykład S4, S3, Note 2, nawet S2, udostępni oczywiście tą funkcjonalność, pamiętając o swoich użytkownikach. Okej, czy coś jeszcze? Następny temat, jeżeli chodzi o takie słowa krytyki delikatne, bo dużych to tutaj nie mam, więc sorry. Dodatkowy minus mamy tutaj za brak radia FM. Nie mamy tutaj radia, więc jeżeli jest osoba, która planuje kupno telefonu, ale radio jest dla niej wyznacznikiem w telefonie, sorry, ten telefon nie spełni tego wymagania. Ja też mogę powiedzieć tak. Troszkę używałem radia, nie za dużo, szczególnie w jakimś pociągu, jadąc w delegację czy gdziekolwiek. No to czasami się te radio włączyło, nawet się przy nim zasnęło. Okej, lepiej niż przy MP3-kach. Nie wiem dlaczego, ale tak jakoś. Spora ilość ludzi używa radia, ja jestem tego świadom. Tak więc jeżeli jesteś jednym z tych użytkowników, którzy radio muszą mieć, sorry, tu tego mieć nie będziesz. Nie będę tłumaczył tutaj Samsunga, bo ich wytłumaczenie jest dla mnie bez sensu. Nie zastosowanie tutaj radia, mówiąc, że użytkownicy najczęściej korzystają z multimediów internetowych. No może okej, w Ameryce, we Francji, w Niemczech, gdzie większość ludzi ma abonament albo korzysta z internetu, gdzie ma na przykład 100 GB na miesiąc. Ja tutaj na przykład przykładowo mam abonament z jednej z naszej sieci za około 100 zł. Kilka gigabajtów mam, korzystając przez miesiąc właśnie z takich radii internetowych, ale także wiadomo Facebook i inne rzeczy, poczta, no to po jakichś 15 dniach miałem koniec. Więc nikt mi nie powie, że na przykład w kraju Polsce, gdzie akurat mówimy teraz o Polsce, ten telefon kupiony jest w Polsce, że mnie to wystarczy. No niestety, radio internetowe zżera za dużo. Musiałbym abonament mieć jakiś, nie wiem, chyba za około 200 zł, gdzie miałbym chyba 20 GB, wtedy nie musielibyśmy o niczym dyskutować. Dobrze, tak więc jeżeli chodzi o radio, niestety jego nie mamy i to jest minus. Mam nadzieję, że Samsung już nie będzie takiego fopa robić i radio będzie już we wszystkich telefonach Samsunga dostępne. Od razu podkreślę, że w Samsungu Galaxy Note 3 też go nie ma. Ok, brak złącza micro HDMI lub choćby w zestawie, czyli w pudełku kabelek USB MHL. Trochę mnie to dziwi, że Samsung nie daje niczego tak jakby w gratisie do pudełka takiego. Taki po prostu gratis, no nie widzę niczego takiego. Jest ładowarka, jest kabel, są słuchawki, okej. Ale mógłby być taki kabelek. Szczególnie, że telefon jest naprawdę bardzo multimedialny i taki kabelek, czy to USB z MHL-em byłby dostępny, czy też zamontować po prostu gdzieś tu w dole dodatkowe gniazdo micro HDMI, które kabelek jest bardzo tani, każdy mógłby się podłączyć, szybko pokazać na przykład jakieś multimedia na telewizorze starszego typu, mówię tutaj. Nie mówię tutaj o ludziach, którzy oczywiście mają nowoczesne telewizory z Miracastem wykorzystujące Wi-Fi Direct. Bo na przykład jeżeli ktoś ma jakiegoś porządnego Samsunga czy LG-ka czy inny telewizor, który to wspiera, nie ma problemu. Okej, przerzucimy sobie bezprzewodowo obraz, wideo, muzykę. Fajnie. Tylko jest jednak spora, bardzo spora ilość ludzi. Tak samo jeszcze o rzutnik.
jeżeli ktoś ma na przykład rzutnik, no to jednak kablem trzeba się tutaj podłączyć, chyba że to jest oczywiście znowu jakiś najnowszy rzutnik, a nie wierzę, że mamy samych milionerów kupujących najnowsze sprzęty akurat pod dany telefon. Tak więc mikro HDMI mogłoby być, albo przynajmniej kabelek USB wspierający MHL, którym po prostu podłączylibyśmy zwykłe HDMI do tego kabelka i już mamy obraz na naszym telewizorze, który na przykład nie obsługuje internetu. To nie jest na minus, ale mogłoby być. Delikatne przycięcia w nakładce TouchWiz zdarzają się, nie sprawiają mi najmniejszego problemu. Jeżeli ktoś się będzie upierał, że o, trochę mu tutaj gdzieś coś zarwie, przez chwilę coś mu da minimalnie i uzna to jako minus dla telefonu, mimo że on ma 4 rdzenie, 1,9 na rdzeń, no to myślę, że to jest przesada. Wszystko może się delikatnie przywiesić, pracuje tam ileś dziesiąt, ileś naście procesów naraz. Człowiek, który ma system operacyjny, czy to Windows, zdaje sobie sprawę, że nawet mając najszybsze procesory, pamięci RAM, taka sytuacja może się zdarzyć. Co na minus? Na minus szkoda, że nie ma takiej funkcjonalności jak syntezator mowy w języku polskim. W sumie łączy się to pewnie z S-Voice'em. Polega to na tym, znaczy o co mi chodzi. Chciałbym, żeby w telefonie Samsunga była funkcjonalność mówienia nazwy kontaktu w języku polskim, i to jest istotne. Kto do mnie dzwoni, czyli dzwonek naprzemiennie z wymówioną nazwą kontaktu, na przykład Franek Firanek, czyli dzwoni sobie dzwonek, dryn, 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 Franek Firanek, dryn, 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 Franek Firanek. To jest dobre, jak telefon sobie leży w innym pomieszczeniu, na przykład dzwoni sobie, a my możemy z daleka już usłyszeć, czy mamy podchodzić do tego telefonu, czy warto, czy nie warto. W Nokii N8, N82 taka sytuacja jest, znaczy taka funkcjonalność jest, ściąga się tam po prostu język polski, syntezator około 2-3 MB i to działa. Tak więc Samsung mógłby naprawdę to wprowadzić i myślę, że sporo użytkowników wykorzystywałoby tą funkcję, jestem przekonany. Tak więc dla mnie to jest trochę na minus, bo przechodząc na przykład z Nokii z Symbianem na Androida, nie mając tego, troszeczkę się zdegustowałem. Ok, bateria mogłaby być troszkę lepszej jakości, więc też troszkę na minus, mogłaby być wyższej pojemności. No trudno, mamy jaką mamy, nie jest najgorsza. Brak przycisku spustu migawki. Byłby bardzo przydatny, co prawda możemy wykorzystać guzik głośności, ale tak jak mówię, jest jeszcze, być może już za niedługo zniknie, taka wada, że obracając telefon o 180 stopni, robiąc zdjęcie z drugiej strony, czyli tak, to te zdjęcia, o nie, 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 ten guzik, to te zdjęcia w systemie Windows są obrócone i trzeba dodatkowo zdjęcia po prostu obracać do takiej strony, jaką potrzebujemy, czyli dodatkowe czynności zbędne. Jeżeli ktoś zrobi tych zdjęć 400 w różnych pozycjach, no to naprawdę ma potem trochę zabawy. Możecie mi wierzyć, testowałem. Tak więc spust migawki mógłby być, nikomu by to nie przeszkodziło. Zdjęcia zrobione obróconym telefonem, to o czym mówiłem, 90, 80, 180 stopni, to jest wada, mam nadzieję, że, ale to jest tylko programowa wada, mam nadzieję, że Samsung szybko to naprawi. Błąd zgłosiłem już na infolinię, tak więc ten błąd aparatu oprogramowania jest zgłoszony. Co można powiedzieć na sam koniec, nie podsumowania, tylko słów krytyki? Sprawy powyższe wydają się być tak naprawdę drobne i błahostkowe, ale ich eliminacja wpłynęłaby bardzo na plus, jeżeli chodzi o Samsunga i ich smartfon. Jestem tego przekonany. Mam nadzieję, że ktoś tego z Samsunga wysłucha i może wprowadzi te pewne poprawki, no i szczególnie do kolejnych modeli radio FM, żeby było zawsze. To tyle, jeżeli chodzi o słowa krytyki, bo tak naprawdę nie mamy tutaj dużej krytyki. Smartfon jest naprawdę rewelacyjny.